Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego władze gminy Piekoszów spotkały się z dyrektorami szkół, aby omówić procedury bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywały od 1 września w placówkach oświatowych. Spotkanie stało się także doskonałą okazją do przekazania na ręce dyrektorów kolejnych laptopów, na które gmina pozyskała 100% rządowe dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Tym razem dzięki dotacji zakupiono aż 68 laptopów. W pierwszej edycji programu do szkół przekazano już 54 laptopy. Będą one służyć zarówno uczniom na wypadek konieczności zdalnej nauki, jak i nauczycielom, którzy od nowego roku będą korzystać z elektronicznych dzienników. Przekazujemy kolejną partię laptopów do wszystkich szkół na terenie gminy, a jest ich 8, z dwóch powodów. Po pierwsze, to wprowadzamy od 1 września bieżącego roku dzienniki elektroniczne we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Piekoszów, więc ta większa ilość laptopów jest potrzebna do prowadzenia tych dzienników dla nauczycieli. Ale druga sprawa to, gdyby zdarzyło się odpłukać zdalne nauczanie, no to też będą te laptopy służyły do tego, żeby dzieci, uczniowie mogli w domach swoich wykorzystywać te urządzenia do zdalnego nauczania. Jak podkreśla wójt Zbigniew Piątek, zarówno samorząd, jak i dyrektorzy dokładają wszelkich starań, aby uczniowie od nowego roku mogli czuć się bezpiecznie. Zanim nauczyciele wrócą do pracy, przejdą testy na obecność koronawirusa. Akcja jest przeprowadzona w ramach unijnego projektu Stop Wirusowi – zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim. Poza tym w placówkach oświatowych na terenie gminy Piekoszów stanęły bezpłatne stacje do dezynfekcji rąk wraz ze środkiem do dezynfekcji. Korzystać z nich mogą bezpiecznie zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele. Do szkół trafią też bezpłatnie maseczki. Wszystko to dzięki akcji organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia, do której przystąpiła gmina Piekoszów. Myślę również, że pod względem zasad sanepidowskich szkoły są również przygotowane. Myślę, że nowoczesne automaty do dezynfekcji rąk, są maseczki, są wszystkie środki dezynfekujące. Tak jak wcześniej wspomniałem, dyrektorzy zgłaszają gotowość placówek oświatowych. Podczas spotkania uroczyście pożegnano też odchodzącą na emeryturę dyrektor szkoły podstawowej w Łosieniu Elżbietę Białek. Wójt przekazał na jej ręce kwiaty i słowa uznania za wieloletnią pracę. Będzie Pani wspominać miło pracę w Łosieniu? Oczywiście, że tak. Trafiłam do Łosienia 10 lat temu. No na pewno z pewną obawą, ponieważ było to obce dla mnie środowisko. Wcześniej pracowałam w gminie Strawczyn. Natomiast bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się z gronem i naprawdę bardzo miło będę wspominać ten czas. Teraz zasłużona emerytura? Tak, zasłużona. Dobry czas, trzeba oddać miejsce młodszym. Niech się wykazują, na pewno mają więcej energii. Myślę, że już mnie wystarczy. Ponad 20 lat jestem dyrektorem. No nie ukrywam, że jest to łatwa i ciężka praca, jak każda inna. Na pewno obciążająca bardzo psychikę, a czasami nawet zwyczajnie serce, bo z ludźmi jak pracuje się, to trzeba mieć bardzo dużo serca do ludzi. Oddawałam to serce przez ponad 20 lat i muszę je po prostu zregenerować.